Dziękuję bardzo. Też moją koleżankę szanowną przywitać i wszystkich parlamentarzystów i wszystkich szanownych państwa samorządowców. Bardzo dziękuję za przybycie na to spotkanie. Szanowni państwo, mi się ziemia lubuska kojarzyła troszeczkę nietypowo zawsze. Od bardzo najmłodszych lat widzicie z żużlem. To jest dobre skojarzenie? Moje wspomnienia, pierwsze zbycie z Polski to 73 rok, Jerzy Szczakiel, prawda? Raczej nie pochodził tutaj stąd, ale już na trzecim miejscu na świecie wtedy był Zenon Blech, który pochodził, prawda, z ziemi gorzowskiej, tam czy na północ od Gorzowa. No i wtedy to zwycięstwo w Gorzowie wydawało mi się takie przeogromne. Wydawało mi się, że wszyscy ludzie kibicują żużlowi, bo to było wielkie zwycięstwo i ja też zacząłem wtedy kibicować właśnie żużlowi. Potem na kolejne wielkie zwycięstwo Polski trzeba było czekać do Tomasza Goloba, ale udało się i mamy znakomite drużyny żużlowe przez te dziesiątki lat. Ale też oczywiście województwo lubuskie, o którym rozmawiam często z parlamentarzystami tutaj w waszej ziemi, ma ogromne ambicje. Ma ambicje rozwinąć się w jedno z najbardziej innowacyjnych obszarów województw Polski. I my bardzo mocno sprzyjamy takiej właśnie ewolucji. Dlatego właśnie jak jeden z czołowych ekonomistów opozycji mówił, że przed polskim przemysłem nie ma przyszłości, to ja chcę państwu zakomunikować, że w 2017 roku w Polsce powstało w przemyśle przetwórczym 2/3 wszystkich nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej. Wszystkie one, 2/3 powstały w Polsce. Tworzymy nowe miejsca pracy, dlatego w województwie lubuskim dzisiaj jest najniższy poziom bezrobocia w porównaniu do poprzednich 20-25 lat. Bardzo się z tego cieszę. Województwo lubuskie pokazuje też, jak pięknie można odbudowywać nowe dziedziny życia gospodarczego. Mam tutaj na myśli winiarstwo. To właśnie wy jesteście przykładem wraz z częścią Małopolski, jak można odtwarzać niegdysiejsze właśnie sektory rolnicze. Prawda? I tutaj chcę powiedzieć, że na stołach naszej kancelarii też jest wino właśnie z województwa lubuskiego. Jak przyjeżdżają goście zagraniczni, częstujemy waszym winem. Patrzę na minę po tym testowaniu, muszę powiedzieć, że są zachwyceni wszyscy. Także gratuluję znakomitych wytworów waszych winnic. Szanowni państwo, dzisiaj wcześniej mieliśmy konferencję prasową w sprawach rolniczych, rolnictwa i o tym dwa słowa chcę powiedzieć, bo przyjeżdżam do państwa tutaj bezpośrednio po Radzie Ministrów. A na Radzie Ministrów przyjęliśmy kolejne ustawy, kolejne rozporządzenia, które mają wzmacniać pozycję rolników. Po pierwsze w temacie suszy, bo to wielka klęska, która dla rolników, która rolnikom spędza sens powiek. W tym temacie przyjęliśmy odpowiednie regulacje i czekamy, aż gminy dokonają rzetelnego, uczciwego oszacowania. Apelujemy do wójtów, apelujemy do samorządowców, żeby przesyłać do wojewody, tutaj jest z nami pan wojewoda, na całe województwo lubuskie mamy dopiero jedno zgłoszenie z jednej gminy. Bo nie wierzę, żeby problem był tylko w jednej gminie. Na pewno jest w dziesiątkach gmin. Apeluję do wszystkich, żeby przekazywali swoje protokoły z oszacowania strat. My jesteśmy gotowi. Na szczeblu rządowym poważne kwoty przeznaczamy na kompensację odszkodowania związane ze stratami spowodowanymi suszą. Ale również przyjęliśmy dzisiaj nowe regulacje, które mają wzmocnić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które mają wzmocnić w temacie zapobiegania nadużywaniu pozycji monopolistycznej przez wszystkich, którzy próbują zmusić rolnika do sprzedaży po jak najniższych cenach. Ma być jak najmocniejsza pozycja rolnika. To jest tylko jeden z aspektów.
Drugi z aspektów to tworzenie mechanizmów stabilizacyjnych. Pan minister Ardanowski zaproponował utworzenie krajowej grupy spożywczej. Ta krajowa grupa spożywcza rok po roku ma przyczyniać się do stabilizacji cen, chociaż trochę, na poszczególnych rynkach rolnych. To nie zadzieje się z dnia na dzień, bo zaniedbania odziedziczone po naszych poprzednikach są gigantyczne. Chociażby rolniczy handel detaliczny, czyli coś, czego powinniśmy być dumni, zostało okrojone, ograniczone i zabronione przez naszych poprzedników w roku 2011. My odbudowujemy możliwość sprzedaży chleba, masła, dżemów, produktów rolnych w miejscu wytworzenia bez konieczności rejestracji w urzędach gminy dla naszych, wszystkich naszych rolników w handlu detalicznym. Poprosiłem też nasze służby graniczne o bardzo skrupulatny nadzór importu wszystkich owoców miękkich, malin i nie tylko, bo wjeżdża do Polski stamtąd wiele transportów, które potem są mieszane z polskimi owocami i sprzedawane już jako polskie i tak nie może być. A więc tutaj też na tym polu będziemy prowadzili stanowcze działania, żeby oddzielić polską produkcję od również różnych komponentów, które później powodują, że ona nie jest taka, jak być powinna, mówiąc uproszczenie. I służby graniczne, zwłaszcza na granicy wschodniej, zostały przez nas uczulone, żeby zapobiegać takiemu nieuprawnionemu wwozowi na terytorium Polski różnego rodzaju, zwłaszcza owoców miękkich, ale nie tylko, dotyczy to również innych płodów rolnych. Rolnictwo ma być też jak najnowocześniejsze, dlatego zdecydowaliśmy się obniżyć koszty. Chociażby samo paliwo rolnicze, rekompensujemy część kosztów paliwa rolniczego w wysokości ponad miliard złotych dla rolników i zwiększamy te dopłaty z 86 litrów do 100 litrów, jak teraz już kilka dni temu to ogłosiliśmy, a w przypadku gospodarstw hodowlanych duże jednostki przeliczeniowe zwiększamy również tam. To będzie też dodatkowy koszt, około 250 milionów złotych rocznie. O tyle obniżony będzie koszt produkcji rolnej w tych poszczególnych segmentach. Ale szanowni państwo, lubuskie oczywiście silne, ma być jak najsilniejsze rolnictwem, ale też innowacyjnym rolnictwem. Takim, jakie tutaj w tym zakładzie się państwo słusznie szczycicie. Ja też kojarzę jeszcze z dawnych czasów województwo Gorzów, Stomil Gorzów, prawda? Produkcja kaset magnetofonowych, żyłki wędkarskiej. Chciałbym, żeby Lubuskie miało taką żyłkę do przedsiębiorczości właśnie coraz bardziej, jakie ma. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców macie państwo jak bardzo dużą liczbę, jedną z najwyższych w Polsce nowych małych przedsiębiorców, którym zresztą zaoferowaliśmy bardzo dobre warunki poprzez proporcjonalnie płacony ZUS, obniżony CIT do najniższego poziomu w Europie. Z 19% do 9% obniżamy. I całość województwa lubuskiego, o gospodarce, którego dyskutowaliśmy z panami, z państwem parlamentarzystami z waszego województwa, to w dużym stopniu również inwestowanie w infrastrukturę. Nie tylko tutaj droga S3, ale też obwodnica Wschowy. Pewnie część z państwa jest tutaj ze Wschodu, prawda? A więc obwodnica Wschowy, którą decyzję podjęliśmy. Decyzję, na którą wiele lat czekaliście. I również w tym roku utworzymy fundusz budowy dróg lokalnych i dróg powiatowych wielkości 5 miliardów złotych, około 5 miliardów złotych. I on co najmniej w wysokości 3-4 miliardy, w zależności od stopnia absorpcji tych środków, będzie realizowany w cyklach rocznych. Co najmniej kilkukrotnie zwiększymy wydatki na drogi lokalne, na drogi powiatowe, drogi gminne, ale również na mosty. Tutaj niedaleko również na Odrze będzie budowany z tego programu nowy most, bardzo potrzebny dla komunikacji, dla dobrego skomunikowania tych
tych ziem. A więc rozumiemy, jak potrzebna dla inwestorów, ale też dla mieszkańców jest infrastruktura. Szanowni Państwo, obywatele oczekują od nas przede wszystkim dbania o interesy Polski. My rozumiemy dbałość o interesy Polski wszędzie. W Brukseli, czy w sporach, choćby te ostatnie polsko-izraelskie, czy w Waszyngtonie, czy w Berlinie. Rozumiemy to w taki sposób, żeby wypracowywać jak najlepsze warunki do gospodarowania dla polskich rolników, dla polskich przemysłowców, ale również dla polskich pracowników. Dlatego właśnie to, do czego się zobowiązaliśmy, dotrzymujemy. Powiedzieliśmy, płaca minimalna i jest płaca minimalna. Powiedzieliśmy, stawka godzinowa, jest stawka godzinowa na poziomie takim, jakim nigdy wcześniej nie była określona. Powiedzieliśmy 500+ i zmieniliśmy dzięki temu cały krajobraz społeczny w Polsce. Jesteśmy wiarygodną partią polityczną. Chcemy o to wasze zaufanie, o zaufanie wyborców dbać i chcemy rozmawiać z wami, co jest w kolejnych miesiącach, latach najbardziej potrzebne dla rozwoju Polski. Żeby ten rozwój oprzeć o te trzy filary, które określiliśmy dla rolnictwa z panem ministrem Ardanowskim. Czyli ochrona tam, gdzie jest potrzeba, chronić polskie rolnictwo. Właśnie dlatego ochrona polskich granic, ochrona przed uchodźcami. Stąd nasze zwycięstwo na Radzie Europejskiej w czerwcu i w konkluzjach wynegocjowaliśmy to, co obiecywaliśmy naszym obywatelom. Od nas będzie zależało, kogo wpuszczamy do naszego kraju. Nie ma przymusowych kwot uchodźców. Wsparcie na wielu poziomach, również właśnie w Brukseli. To, gdzie tydzień po tygodniu walczymy. I to wsparcie chcę Państwu też pokazać na jednym przykładzie. Otóż w czasach naszych poprzedników wielkie firmy płaciły niższe podatki niż małe firmy. Jakie są firmy we Wschowie? Jakie są firmy w Żaganiu? Czy w Zielonej Górze, czy w Gorzowie, czy w innych miastach Pruskiego? Relatywnie nieduże, nie takie wielkie. One płaciły uczciwie 19% podatku. To nam mówi statystyka. A te wielkie firmy, które mają biurowce komercyjne, sklepy wielkopowierzchniowe, czy galerie handlowe, znacie takie, one płaciły zerowy podatek w Polsce albo bardzo niski. Teraz jest odwrotnie. Po naszych negocjacjach w Brukseli, zwycięskich negocjacjach z ostatnich miesięcy, małe firmy będą płacić mniejszy podatek, a wielkie firmy będą płacić uczciwy podatek 19%. To jest ochrona polskich rynków. I wreszcie właśnie rozwój, ten ostatni, kluczowy komponent. Chcemy, żeby aspiracje młodych Polaków były zaspokojone. Młodych duchem i wszystkich Polaków. Żebyśmy byli jednym z krajów wysokich technologii. To jest możliwe, Szanowni Państwo. Polska za 10 lat ma być krajem wysokich technologii. Ale to wszystko, o czym Państwu mówię, co jest możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, które zrobiliśmy. Nie wzięło się tak od z nieba. Nie wzięło się z niczego. To jest ciężka praca, ogromny trud, ogromny wysiłek. Przełamanie tego, co nasi poprzednicy non-stop mówili. Jaka jest najczęstsza fraza, którą oni powtarzali? Nie da się. Dziękuję bardzo. Ktoś mi wyjął to dosłownie z ust. Nie da się. Otóż, Szanowni Państwo, my oczywiście staramy się tak, jak możemy. Nie wszystkie zaniedbania da się załatwić w 2-3 lata, ani w 4 lata. Potrzebujemy na to co najmniej 5-10 lat, albo i najlepiej dłużej. Ale krok po kroku staramy się zmieniać tę rzeczywistość w oparciu o naszą wiarygodność, wiarygodność tego, co robimy. I nie konfliktowanie ze sobą grup społecznych, jak wcześniej, prawda? Wykształceni z wielkich miast, to jest jakaś lepsza kategoria. Nie, to nie jest żadna lepsza. Chcemy oczywiście być dla wszystkich naszych wspaniałych, wykształconych studentów, absolwentów, żeby oni nie wyjeżdżali. Dlatego otworzyliśmy rekordową liczbę miejsc pracy w Polsce. We wszystkich miastach, we wszystkich miejscowościach, we wszystkich województwach spada, rekordowo spadło bezrobocie. Ale chcemy, żeby rozwój był równomierny. Również dla takich powiatów właśnie jak tutaj we Wschowie, dla takich miast niewielkich jak
shiftingowa czy kargowa, w której dzisiaj byłem wcześniej, ale to są wszędzie miejsca, gdzie jest Polska. Tam też jest Polska. I szanowni Państwo, tak jak nasze wielkie sukcesy niegdysiejsze, prawda, sportowe właśnie w Żużlu i nie tylko, które tutaj na ziemi lubuskiej też w Waszych klubach cieszycie się z tych zwycięstw, to tak samo chcielibyśmy cieszyć się ze zwycięstw gospodarczych całej Polski i ja wierzę w to, że jesteśmy na dobrej drodze. Wierzę w to, że dzięki Waszym wysiłkom również, dzięki temu, że nasz rozwój jest właśnie równo, bardziej zrównoważony. I dbamy o, staramy się dbać o wszystkie gałęzie naszej gospodarki, ale również właśnie o sprawiedliwość, o to, żeby różne instytucje były coraz bardziej sprawne w Polsce, żeby służyły, żeby pełniły funkcję służebną. I nie będziemy się kłaniać żadnym ośrodkom zagranicznym, ale będziemy ze wszystkimi, ze wschodu i z zachodu współpracować dla dobra polskich rolników, dla dobra polskiej gospodarki i po to, żeby Polska była coraz silniejsza, coraz szczęśliwsza i żeby była właśnie dumnym i pięknym krajem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze. Proszę teraz o zabranie głosu ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Bardzo proszę panie ministrze. Szanowni państwo, niełatwo jest mówić po premierze. Chcę powiedzieć tak, że ta miłość do Żużla to nie tylko Jan Staszczek, Niech Golotowi, ale również współczesnej klubie. Mam nadzieję, że mnie przegonicie, bo kibicuję mojemu klubowi z Torunia. Ale czasami dostajemy bazy od drużyny, ale czasami na najpiękniejszym stadionie żużlowym w Polsce na Nowej Arenie w Toruniu udaje się wygrać. Proszę państwa, ja chcę bardzo serdecznie podziękować i czynię to publicznie panu premierowi, Radzie Ministrów za silne wsparcie, jakie uzyskuje polskie rolnictwo. Przecież wiele decyzji, które są podejmowane w ciągu kolejnych posiedzeń Rady Ministrów, to są decyzje, które bardzo pomagają rolnikom w stabilizowaniu dochodów, w zmniejszaniu kosztów w gospodarstwach, również dają pewną nadzieję, że dochody rolnicze, które będą pochodziły z pracy, z produkcji, z tego, co wytworzymy, z tego, co jest kwintesencją pracy rolnika, a nie tylko ze wsparcia publicznego, chociaż bardzo twardo patrzymy również o to wsparcie na forum europejskim, bo niczym nie jesteśmy gości od rolników z innych części Europy, dlatego to, co się należy Francuzom, Niemcom, Brytyjczykom, Belgom i tak dalej, należy się również polskim rolnikom. Ale te wsparcia, choćby wspomniana przez pana premiera pomoc do paliwa rolniczego, to jest, proszę państwa, rocznie 1 200 milionów złotych, to są ogromne pieniądze ze względu na wydatki budżetowe. Dzisiejsza również uchwała Rady Ministrów, która określa pomoc suszową, to też są setki milionów, które będą wspierały polskich rolników. Tu w województwie lubuskim, gdzie ta susza jest bardzo dopuszczliwa i można powiedzieć, że również w niektórych częściach występuje już od kilku lat, to nie jest tylko tegoroczne zjawisko, ta pomoc jest szczególnie potrzebna. Dlatego przed chwilą o tym mówiłem na konferencji prasowej, ale te wszystkie formy, które rolnicy sami zgłaszali, tu patrzę na kolegów rolników, którzy kilka dni temu odwiedzili mnie w Warszawie z panem posłem Materną i spotykałem się z wami przecież niedawno w powiecie strzeleckim, również pewne zobowiązania podjęły. Ta pomoc odpowiada temu, czego rolnicy oczekują, bo te największe gospodarstwa, które spłaty kredytów przypadają teraz na jesieni, no nie mają pieniędzy, żeby spłacić. W związku z tym dla przetrwania tych gospodarstw absolutnie konieczne jest rozłożenie tego na jakieś sensowne nowe możliwości spłaty, prolongowanie, również kwestia odsetek. To w tym programie, który przyjęliśmy, jest zawarte. Część gospodarstw, szczególnie tych, które mają dużą produkcję zwierzęcą, potrzebuje zakupu pasz. To dotyczy na przykład znacznej części wielkich stad bydła na Podlasiu, które będą wymagały wręcz transportu pasz z innych regionów Polski, żeby utrzymać stado podstawowe i przetrwać do następnego roku. Tym gospodarstwom są potrzebne przede wszystkim duże środki w postaci bardzo tanich kredytów. Od 11 sierpnia będzie obowiązywało procentowanie 0,5% na kredyty na wznowienie produkcji. No już trudno sobie wyobrazić korzystniejszy.
Dla wielu rolników, którzy również w Waszym województwie, może większym nawet natężeniu niż gdzie indziej, korzystają z dzierżaw, z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, kiedyś obecnie KOWR-u, warunkiem przetrwania jest pomoc w spłacie czynszów dzierżawnych i również rat wykupu, jeżeli są już na etapie wykupu gospodarstw. Proszę zwracać się do KOWR-u. Dyrektorzy wiedzą, co w takiej sytuacji czynić należy. Jest możliwość dla mniejszych rolników, w szczególności pewnie atrakcyjniejsza, pomocy ze składką KRUS-u. Również apeluję do samorządów, do wójtów i burmistrzów, żeby w tych sytuacjach, które w danych gminach no wyraźnie gołem okiem widać i rolnicy oczekują pomocy, żeby również starali się pomóc w umorzeniu jednej, tak Panie Boże, dwóch rat podatku rolnego. I wydaje się, że to nie jest jakieś straszne oczekiwanie wobec samorządu, który też ma dochody z szeregu źródeł, nie tylko z podatku rolnego, żeby w sytuacji kryzysowej również podzielić się tymi swoimi dochodami. Istnieje również możliwość, no przede wszystkim pani minister Rafalska takimi możliwościami decyduje w sytuacjach absolutnie skrajnych, spadku dochodów rodziny, już niezależnie od tego, jakie są źródła dochodu, można starać się o pomoc z pomocy społecznej. W zeszłym roku na przykład wiele tysięcy rolników w województwie kujawsko-pomorskim dotkniętym dramatyczną klęską nawałnicy z takiej pomocy skorzystało. To jest wielka pomoc rządu i pokazanie, że nie zostawiamy ludzi bezradnych, ludzi samych bez pomocy. Również ta pomoc na hektary, dotacje do hektarów, na które część rolników oczekuje, będą wprowadzone. Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła decyzję, że przy tych największych stratach, które przekraczają 70%, ta pomoc będzie wynosiła 1000 zł za hektara. Unia Europejska, oczywiście to Państwo doskonale znacie, myślę, że rolnikom tego nie potrzeba tłumaczyć, decyduje o tym, że w przypadku braku minimalnych powierzchni ubezpieczeń w gospodarstwach ta kwota jest wypłacana tylko w połowie. Ale to o tym rolnicy doskonale wiedzą i to dla nikogo nie może być zaskoczeniem. Natomiast dla tych rolników, którzy mają szacowane straty powyżej 30%, czyli jest uznane zjawisko nadzwyczajne, bo zakładamy, że w całej Europie, że do 30% to jest pewne ryzyko prowadzenia działalności rolniczej. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale ileś musimy wziąć na siebie przy tych stratach. Natomiast przekroczenie powyżej 30% również będzie skutkowało pomocą do hektara, ale jej wysokość będzie określona precyzyjnie. To jesteśmy odpowiedzialnym rządem. Będzie określona decyzja po zakończeniu tego szacowania i dostarczenia protokołów do wojewodów. Do tej pory możemy tylko w dużym przybliżeniu, bardzo dużym, niewystarczającym do tego, by określić precyzyjnie, ile trzeba na to pieniędzy, możemy się posługiwać. Dlatego prośba do wójtów i burmistrzów, by prace komisji zakończyły się i żeby wojewodowie mogli zacząć te protokoły przekazywać, również podpisywać umowy i przekazywać do wypłaty dla rolników. Ale i to jest dla mnie sprawa absolutnie ważna. Ja, proszę Państwa, kiedy jestem na Radzie Ministrów, kiedy rozmawiam z panem premierem, jestem absolutnie przekonany, że polskie rolnictwo, ten ważny dział gospodarki, ta wielka szansa polskiej gospodarki, nie problem, nie kłopot, nie balast, jak się czasami próbuje przedstawić, tylko wielka szansa, wykorzystanie zasobów wsi, pracowitości ludzi, zasobów przyrodniczych, zasobów tych gospodarczych jest wielką szansą rozwoju Polski. Dlatego jestem spokojny. Ten rząd dobrej zmiany myśli o rolnictwie, stara się, żeby również i dramatyczne zaszłości w gospodarce wodnej, w rozregulowaniu rynku, w stworzeniu no, nieuczciwej, dominującej pozycji wielkich zakładów w stosunku do rolników, żeby to wszystko korygować, naprawiać, poprawiać i kolejne lata będą temu służyły. Wracając do powiatu strzeleckiego, te punktowe występujące w Polsce straty z 2017 roku, tak jak obiecałem, będą zrekompensowane rolnikom. Jeszcze około 3 tygodni będzie trwały konsultacje zewnętrzne odpowiedniego rozporządzenia, ale jest to w przygotowaniu i te, które z jakichś powodów nie do końca znanych zostały pominięte w ubiegłym roku, tam ta pomoc, tak jak była zobowiązana, ta pomoc następnie będzie przekazana. I ostatnie zdanie, panie premierze. Jesteśmy w gospodarstwie strategicznym Skarbu Państwa. W jednym z gospodarstw, które w Polsce mają szczególną rolę i szczególną misję. Te gospodarstwa zawiadują i uprawiają tysiącami hektarów w Polsce, około 100 tysięcy hektarów.
kapitału w Polsce jest we władaniu gospodarstw skarbowych. One mają być i są liderami w hodowli roślin, w hodowli zwierząt, w postępie, w nowoczesności, innowacyjności, ale również rolą tych gospodarstw. I do tego również będzie ewoluował KOWR. Nie tylko do nadzoru nad ziemią państwową. To może czasami jest pytanie, czy warto było tworzyć nową instytucję, a może było należało zmienić tylko Agencję Nieruchomości Rolnych, poprawiając jej sprawność. Nie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstał po to, żeby pomagać rolnictwu, żeby tworzyć nowe rynki, nowe produkty, szukać eksportu, zajmować się skuteczną promocją, hodowlą, postępem. Taka jest również rola tych gospodarstw skarbowych. One również otrzymają pomoc ze strony dużych państwowych koncernów, które produkują środki do produkcji dla rolników, które dostarczają paliwa po to, żeby te gospodarstwa, takie jak tutaj również w Osowej Sieni, były takimi centrami rozwoju dla rolnictwa okolicznego, również w zakresie dostarczania środków do produkcji. Razem mamy radę. Synem gospodarstwa Przednicy, 80-hektarowe, zajmuje się hodowlą koni. Przede wszystkim miałem pytanie do pana ministra, dlaczego nie ma dopłat do hodowli koni? To jedno pytanie, a miałbym też pytanie do pana premiera, żeby chodzi o zaczęte reformy w sądownictwie. Ja mogę na przykład wydać książkę na temat sądownictwa. Ale jest takie, że od 90 po upadku rządu Olszewskiego, przez 7 lat kupowałem ziemię i się sądziłem. Aż dopiero wziąłem takiego adwokata, profesora, że dopiero wygrałem. Chodzi mi o losowanie spraw. To jest bardzo słuszna decyzja. Bo teraz niedawno też taką sprawę miałem, że przez 4 lata trwa sprawa, prowadzi pani sędzina, a w 4 roku sędziego się zmienia i wyrok idzie w drugą stronę. I to bym przede wszystkim miał na uwadze do pana premiera. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to gorąco się robi, to ja zdejmę. No to jest rzeczywiście taki temat, który budzi ogromne emocje w Polsce, jak Państwo widzicie, i po jednej, po drugiej stronie. Ja patrzę na to od strony bardzo praktycznej, pragmatycznej. Tak jak Pan to sformułował, to znaczy, żeby wymiar sprawiedliwości był po prostu sprawny, sprawiedliwy, efektywny, żeby sądy były niezawisłe, o nic innego mi nie chodzi, a właśnie ta niezawisłość jest bardziej zagwarantowana wtedy, kiedy jest losowa dystrybucja spraw sądowych, kiedy się losuje generalnie sędziów. Jest to zasadniczo dobra regulacja, dobra zasada. I kto ją wprowadził, Szanowni Państwo? Dopiero my ją wprowadziliśmy od początku tego roku. Czyli chciałbym podkreślić to, że nasze reguły, które wprowadzamy, mają na celu właśnie zwiększyć niezależność, ale też efektywność. To, co Pan mówił. 7 lat długotrwający proces, sprawa sądowa, który nie mógł się rozstrzygnąć. No właśnie po to reformujemy wymiar sprawiedliwości, żeby zwykli ludzie, żebyśmy wszyscy my byli po prostu częścią właściwego, normalnego procesu wymiaru sprawiedliwości tam, gdzie on musi wkraczać, a nie żeby wymiar sprawiedliwości był łaskawy dla tych potężnych, silnych i bogatych, a żeby był bardzo opieszały i słaby jakościowo dla tych słabszych obywateli, prawda? No nie o to chodzi. Chcemy, żeby było właśnie sprawiedliwie, żeby był równy dla każdego. To jest jedyny cel naszej reformy wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję. Jeszcze tutaj pani się zgłaszała. Bardzo proszę. Przepraszam, jeszcze było. Przepraszam, jeszcze odpowiedź. Jeszcze ogólnie. Ja bardzo chcę, żeby opłacalność produkcji rolniczej w poszczególnych działach wynikała nie tylko z tego, czy będzie dopłata, czy dopłaty nie będzie. My mamy otrzymywać godziwe dochody z rynku, z tego, co produkujemy. A nie tylko cały czas drżeć, czy Unia Europejska nas oszuka, czy nie oszuka, czy te dopłaty będą mniejsze, czy większe. Konie są znakomitym przykładem.
To jest wielka polska specjalność, to jest wielka polska tradycja, wielka polska miłość. Przecież my kochamy konie. Dzięki nim wygrywaliśmy bitwy, pomagały rolnikowi, ratowały nas w biedzie. Dlatego cały rynek koński musi zostać uporządkowany. Państwo nie wycofuje się z opieki nad końmi, bo przecież utrzymanie stadogierów i stadnin na koszt państwa i co roku na to idą ogromne miliony, jest warunkiem utrzymania hodowli koni w Polsce. Prywatni właściciele nie utrzymają tego całego ciężaru zasobu genetycznego. Dlatego jest to obowiązek również państwa. Natomiast stworzenie z hodowli koni różnych typów i różnych i pełnej krwi, i czystej krwi, i półkrwi, i koni zimnokrwistych, nie będę panu tłumaczył, pan lepiej ode mnie to wszystko zna, to z tego można zrobić znakomity, dochodowy dział polskiego rolnictwa. Hipoterapia, hodowla koni i różnego typu utrzymania i użytkowania, to są szanse dla Polski i nie w dopłatach do koni jest powodzenie rozwoju tej branży. Właśnie w pokonaniu pewnych problemów, które były, które często nawet się bardzo propagandowo źle przeciwko nam obracają, ale wykorzystanie tej wielkiej miłości do koni i to będzie przedmiotem w najbliższych miesiącach. Proszę się interesować, idzie dobry czas dla hodowli koni w Polsce. Dziękuję. Najpierw pani, bardzo proszę. Marta Małkus z pozycji konsumenta. Na co dzień zajmuje się przyszłością. Chciałam się zapytać, bo w codziennych wyborach dokonujemy zakupu zdrowej żywności, tak? Tym się kierujemy, poszukujemy. I czy z myślą właśnie o rolnictwie, o polskim rolnictwie, ta idea też będzie przewodnią, czyli etyczna żywność i zdrowa żywność, nawiązująca do naszych tradycji. Dziękuję. Więc odpowiedź tutaj jest jak najbardziej twierdząca. My widzimy w tym ogromną szansę, bo mamy sporo ziemi procentowo pod różnymi uprawami i jesteśmy nastawieni na zdrową żywność. To jest specjalizacja wielu polskich gospodarstw. Chcemy ułatwiać gospodarstwom dystrybucję również żywności, takiej ekożywności, zdrowej żywności, która staje się coraz bardziej modna, coraz bardziej popularna. Zarówno w Europie Zachodniej, jak również w Polsce i my ten trend wzmacniamy, bo rzeczywiście wierzymy w to, że tego rodzaju żywność jest i smaczniejsza, bardzo często bardzo wyjątkowo smaczna, bo polska żywność jest najlepsza oczywiście i ja dostrzegam tutaj ogromną szansę. Ale również pan minister Ardanowski od czasu do czasu opowiada o możliwości nawet zbudowania wręcz nowej branży zielarskiej, czy uprawy ziół. To powiedz Krzysztof też kilka zdań na ten temat jeszcze. Panie premierze, to nie jest tylko kwestia produkcji żywności, które oczekują Polacy. Oczywiście rynkiem podstawowym jest rynek nasz, polski. Jeżeli konsumenci chcą tej żywności o wysokich parametrach, zdrowej, smacznej, bezpiecznej, wpisanej w nasze usta kulinarne, to polskie rolnictwo taką żywność musi produkować. Ale to wynika też z bardzo prostej kalkulacji. My nie jesteśmy w stanie konkurować z ogromnymi producentami taniej żywności, z Brazylią, z Argentyną, z Nową Zelandią, ale również z Ukrainą i Rosją. To są kraje, które są w stanie na tych swoich ogromnych powierzchniach wyprodukować ogromną ilość żywności, tej prostej, stosunkowo taniej, gorszej trochę jakości. Więc naszą szansą narodową jest produkcja żywności najwyższej jakości, zarówno ekologicznej i struktura polskich gospodarstw, dużo jakoś mniejszych gospodarstw również nas do tego skłania, ale również żywności tradycyjnej, związanej z miejscem pochodzenia, żywności wytwarzanej według specyficznych pewnych warunków, to wszystko jest ważne. Sprawa, o której pan premier wspomniał, proszę państwa, my również powinniśmy produkować to, co nie jest żywnością wprost, czego konsumenci oczekują. Oczekują zdrowia, siły, urody, to są te megatrendy, o których się często mówi. To rolnictwo również powinno odpowiadać takim oczekiwaniom. I na przykład uprawa ziół i w celach leczniczych, tak jak święta Hildegarda z Bindem na przykład opowiadała, czy też w celach produkcji kosmetyków, to jest również specjalizacja, która daje polskim rolnikom możliwość zarobienia. To są te nieżywnościowe sposoby przetwarzania surowców rolniczych. Jest ich wiele, ale przykład zielarstwa, przykład roślin specyficznych znakomicie się nadaje do tego, żeby pokazać, że polskie rolnictwo może całą paletę, całą gamę oczekiwań konsumentów poza może owocami cytrusowymi i bananami. Ale to też od czasu do czasu trzeba coś kupić. Natomiast całą resztę jesteśmy w stanie wytwarzać w Polsce. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o pytanie, tylko proszę o krótkie pytania bez wypowiedzi. Panie prezesie, pozwoli pan, że króciutko powiem czas. Ministrowi rolnictwa tam taki pakiet dokumentów, to są moje osiągnięcia z 30 lat. To sama trzeba przeoczyć. Jestem twórcą najmniejszego zagrożenia miejskiego w Sławie. Mówił pan o gminie, proszę pana, a nic nie powiedziałem, że w tym najmniejszym pan Cezar jest autorem tego kawanosa, który jest znany nie tylko w Polsce, ale w Europie. Miałem 6 sklepów, panie premierze, w Unii Europejskiej. Proponowałem Polską dobrą żywność. Dlatego tutaj w tym wszystkim jest wszystko zachowane. Panie ministrze, pan przyjaciel, będzie pan uważał, że trzeba praktyka zaprosić do ministerstwa, przyjadę z pana ministra. A do pana mam jedną prośbę. Proszę, jestem seniorem sejmiku wewnętrznym. Pisałem do seniora sejmu, pana Tomina Morawieckiego. Niech pan powie, żeby się chciał spotkać z seniorem ulicy Lubelskiego w sejmie. Dużo ciekawe rzeczy. Dziękuję. Proszę, tam było jeszcze kolejne pytanie. Proszę, proszę, jeszcze jedno pytanie i... Dziękuję bardzo, panie premierze. Szanowni państwo, bardzo dziękuję w imieniu Izby Rolniczej Rolników z Lubuskiego za to, co do tej pory. Mam serdeczną prośbę. Po wizycie w Słowacji wiem, że też te 500 wprowadzili, ale warunkiem otrzymania 500 jest jedno z rolników musi pracować. U nas jest problem z tym. Wiele tam w moim gospodarstwie, dwie rodziny pozostawiły pracę, nie chcą pracować, bo mają po 4-5 dzieci, dostają sporo pieniędzy. Jest w tym problem. I druga rzecz, dzieci muszą chodzić do szkoły. Nasze dzieci też pomału zaczynają te szkoły omijać. Także bardzo proszę, zróbcie coś z tym, żeby można było te 500 szczerze, uczciwie, nasze pieniądze dawać tym ludziom. Dziękuję. Z ziemi lubuskiej jest pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Żeby też coś mogła powiedzieć do państwa, to poproszę ją o skomentowanie tego pierwszego pytania. Proszę państwa, ja bym była ostrożna z tymi sądami o tym, jaka jest dezaktywizacja kobiet. Proszę pamiętać, że jeżeli przerwa w wykonywaniu zawodu jest krótka, a podyktowana koniecznością opieki nad małym dzieckiem, to naprawdę nie ma w tym absolutnie nic złego. Polskie kobiety są mądre, pracowite, a dane pokazują, że skala dezaktywizacji nie jest tak duża, jak niektórzy z państwa próbują podkreślić, ale oczywiście to monitorujemy i wiemy, że rodzina utrzymuje się nie, proszę państwa, ze świadczeń wychowawczych, tylko z pracy, z tego, co zarobi w pracy. Natomiast to nasz program Rodzina 500+ jest systemem wsparcia, a my mówimy, że decyzje rodzin, decyzje kobiet, dzieci, decyzje rodziców są najważniejsze i naprawdę dane nie wskazują na dużą skalę dezaktywizacji. Dziękuję. Szanowni państwo, na tym kończymy tę oficjalną część. Zapraszam teraz do bezpośredniej rozmowy z panem premierem. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że pani minister, oczywiście wszyscy posłowie, pan Marek Ast, pan Jerzy Materna, pan wojewoda, już tutaj widzę innych, którzy, pan poseł Urzęcza, inni posłowie, jest tam, z którymi się widziałem niedawno, bardzo mocno podkreślają zarówno wspaniałe walory turystyczne i wykształcenie wszystkich tutaj mieszkańców regionu i dbają bardzo o interesy województwa lubuskiego. Chciałbym bardzo podziękować wam za to, co robicie dla całego województwa. I pokazują, że Gorzów z Zieloną Górą potrafią się świetnie dogadać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za obecność.